Tyci, tyci, yeti. Gotowy? Gotowy! Okej, problem z równowagą. Piękne wykonanie! Ej, spójrz na tę chmurę! To Kitty Natty Ninja Kot, jak ja! Na pewno? Bo ten Kitty Natty wcale nie wygląda, jakby miał upaść. Dobre tru, piątka! Bazyli, spójrz! Czy to jest to, co myślę? Masz na myśli chmurę w kształcie rybnego Snickersa? No tak, ale chodziło mi o to niżej, na drzewie. O, mały słodki ptaszek. To nie jest zwykły słodki ptaszek, to jest boczelka. Znaczy ten magiczny ptaszek, który zwiastuje narodziny dziecka w tęczowym królestwie? Tak! Ktoś zaraz zostanie rodzicem! Pojawi się dzidzia! Dokąd lecisz? Może chce nam pokazać, gdzie urodzi się dziecko? Za tę bociarką! Hej, bociarko! Ja jej nigdzie nie widzę. Rety. A to co? Cześć! Bazyli, to musi być wioska Yeti. Spójrz, znalazła się bociarka. O, boczelka wleciała do domu Synki i Urka. A to znaczy, że będzie mały Yeti! Cześć wam! Możemy wejść? Aha! Dziękuję! Ćwir, 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 maleńka boczalko! Przybiegliśmy tu za tobą! To gdzie jest ta dzidzia? Tutaj? Czy tutaj? A może tutaj? O, zgubiłeś oczko! Nie ma dzidzi! O, to dzidzi jeszcze nie ma! Jak ja się nie mogę doczekać! Juhu! Mały Yeti! Super wielkachne gratulacje dla was! Wybacz, boczalko, nie chcieliśmy cię wystraszyć. Serio? Dzidzia nie urodzi się, jeśli boczalki tu nie ma? O! A ona bardzo nie lubi hałasu. My tylko cieszymy się z powodu dzidzi. Od teraz będziemy to robić po cichu. Tak. Powinniśmy się już zbierać. Nie możemy się już doczekać. Bo wiesz, znam się na dzieciach. Lubią koty, ale kto ich nie lubi, co? W kwestii imion też się znam, wiesz? Bazyli dla chłopca lub Bazylia. No chodź, Bazyli, niech Synka odpoczywa. Cześć wam! Narka! Maleńki Yeti, cieszę się jak nigdy! Wiesz, kto jeszcze kocha dzieci? Gryzeldo, nie uwierzysz, co się stało. Yeti będą miały dzidzie! Maleńki Yeti, muszę o tym zakulić wszystkim. Yeti będą miały i będą miały. Bordo pegonie! Yeti będą miały dzidzie? O, to się nie zdarzyło od tysięcy lat! No dzieje się, to się nie mieści w głowie. Od wieków pierwszy raz wydarzenie wyjątkowe. To dzieje się, niech każdy dziś się dowie, że Yeti będą dziecko mieć, no wino to praleć. To dzieje się, rozwieźmy to po świecie, że Yeti będą dziecko mieć, to
Nie, nie, czekaj. Bazyli. Nie, to już było wcześniej. O, mam, już mam. Może... Bazyli? Nie, to też już było wcześniej. Och, Bi, nieważne jak je nazwą, to na pewno będzie słodziutki bobasek. Ciekawe jak Sinka i Jurek sobie radzą. Na pewno świetnie. Jurek? Co się stało? Naprawdę? Lepiej wejdź do środka. Proszę. Czuj się jak u siebie. Usiądź. No, mów co się dzieje. Zgubiłeś swoje różowe gacie? Mam ten sam problem. Wybacz, mówiłeś troszkę za szybko. Jurek, napij się. Herbata pomaga, przynajmniej mnie. Nie ma to jak kubek chrupkiej herbaty. Na burdalu! Buciarka ma się źle? Ponieważ w wiosce Yetich jest hałas? No, to niedobrze. Musimy zobaczyć, w czym problem. Pronto! Chodźcie, może zdążymy na autobus. Bezpośredni do wioski Yetich! Już prawie jesteśmy. Nie martw się. Oni na pewno będą cicho, gdy dojedziemy. Mały Yeti! Mamy Yeti kubki, Yeti czapki i najpopularniejsze Yeti swetry prezentowane przez Frutiego. Mały Yeti! Bocialkowa promocja? To jest straszne! Zgadzam się! Bocialkowa bonanza brzmi o niebo lepiej. Powiedziałam Gryzeldzie, bo wiem jak uwielbia dzieci. Nie sądziłam, że wszyscy się dowiedzą. Mały Yeti! Mały Yeti! Wszystko przeze mnie. Zdecydowanie za głośno dla bocialki, prawda? Bocialko odlatuje? Musimy coś z tym zrobić. Wszystko dobrze? Hałasy z dołu muszą niepokoić bocialkę. Wymyślimy coś, by ją uspokoić. Wydaje się zdenerwowana. Tak, chyba masz rację, Bazyli. Chwileczkę, chyba chcę lecieć w stronę okna. O, nie pozwalam. Chcę stąd uciec. Teraz próbuję wylecieć tamtym oknem. Wybacz, bocialko. Hej, tam! To maleńki Yeti! Tak, tak! Yeti! O nie! Wasz domek! Ojej, ale zmiana. Nie wiem, gdzie jest. Bocialka zniknęła. Bocialka! Ojej, mamie Yeti, jest zimno! Dajmy jej Yeti sweterek. Ja też taki chcę. Co za fart! Promocja dwa w cenie jednego!
słyszą mnie. Co? Nie słyszę cię! Muszę działać. Potrzebuję życzeń. Kłębuszko, przyleć tu! Wrócimy zaraz. Proszę do drzewa życzeń. Pędź, pędź, Kłębuszko! Witajcie, Trójbazyli. Trzeba pomóc Yetim. No wiem. Zacząłem już pracować nad prezentowym koszykiem. Nie, nie o takiej pomocy mówię. Gdy usłyszałam o małym Yetim, z radością powiedziałam o tym innym. I teraz wszyscy się cieszą, śpiewają, krzyczą, kupują śmieszne pamiątki. W wiosce Yetich jest dużo ludzi, robią mnóstwo hałasu. Bocialka się przestraszyła, Urek chciał ją złapać, ale zamiast tego zburzył dom. A bez domu i bez bocialki Yeti nie mogą mieć dzieci. Ujemny elektron, to jest poważny problem. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru, jak drzewo życzeń może pomóc? Cóż... Najpierw muszę naprawić dom Synki i Urka. Tak, trzeba to zrobić, zanim pojawi się mały. Potem muszę sprawić, że w ich domu będzie cicho, żeby bocialka mogła tam wrócić. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, życzenia spełniły się. Proszę. Pięknie proszę cię. Dodatni elektron. Co za zwycięska paczka życzeń. Pierwszy jest Gogo. Gogo. To życzenie pomoże wam poruszać się super szybko. Rety, z tobą przygotujemy dom Synki i Urka dla Dzidzi dwa razy szybciej. Gogo. Następna jest... Kołysia. Kołysia! Zawsze miło cię widzieć. Kołysia to kojące życzenie. Swoją łagodną muzyką sprawi, że się zrelaksujecie. Tak wprowadzimy ciszę. Kołysiu, dzięki tobie tłum będzie zrelaksowany i spokojny. Na koniec trzecie życzenie. Centro. O, Centro. Ma niesamowite możliwości. Potrafi zwrócić czyjąś uwagę tak, że nie można od niego oderwać oczu. Czyli lubi być w centrum uwagi. Wiem coś o tym. Tak, Bazyli, ale on pomaga rozkojarzonym się skupić. Nie wiem, jak skupianie uwagi nam pomoże, ale z chęcią to zobaczę. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Chcemy pomóc Yetim! Dzięki, Zi! Siemka! Niech moc życzeń będzie z wami! Cześć, Urek! Synko, mam kilka życzeń! Po pierwsze... Trzeba naprawić dom. Pora na pierwsze życzenie. Ziza, Zu, chodź no tu! Do dzieła, Gogo! Życzenie działa już! Cześć, Gogo! Musimy zbudować ten dom od nowa. Pomożesz nam szybciutko ruszać? Go! Urek, Bazyli, wam też się przyda super szybkość. Jesteście gotowi? Aha. Na miejsca? Start! Jura! Yeah! Świetnie! Dzięki, Gogo! Po
poszło tak super szybko, że prawie nie mieliśmy szansy z tobą pobyć. Wracaj na miejsce! Drobiazg! Nie martw się! Poczarka wróci tu, jak tylko sprawię, że ten tłum będzie cicho. A jak się za to zabrać? Zaraz zobaczysz! Czas na drugie życzenie! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, kołysia! Życzenie działa już! Cześć, kołysia! Mam dla ciebie zadanie. Na dole mam tłum fanów Yeti, którzy są odrobinę za głośno. Kołysia! Super! Okej, kołysia, wybierz najsłodszą kołysankę, jaką znasz. La, 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 la. La, 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 la. Jaki super słodki śpiew. Jest taki... nie wiem. Słodziutki. La, 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 la. Widzieliście nowe karty z Yeti? O, to jest wygodnie. Bazyl się uspokoił, ale tłum na dole chyba cię nie słyszy. Zaśpiewaj troszkę głośniej. La, 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 la. Hej, patrz, to tru! Cześć, tru! Och, jest z nią życzenie! Takie słodkie! Nie tak słodkie jak laleczka Yeti, którą kupiłem. W ofercie mam laleczki Yeti i to mówiące. A, to się popsuło. Ja, gdzie? Kto? Co się dzieje? Przegapiłem dzidzie? To nie działa, Bi. Kołysia, jesteś idealna, ale nikt cię nie słyszy. Próbuj dalej, a ja wymyślę, co zrobić. Dziękuję ci. Kołysia! Nie martwcie się, jakoś wszystkich zaraz uciszę. Boczarka nigdy nie wróci, jeśli tłum się nie uciszy. I wiem, że kołysia mogłaby to zrobić, ale oni nie zwracają uwagi na tę kołysankę. Boczarko! Boczarko! Dalej, tru, skup się. Hej, właśnie! Śpiewaj dalej, kołysiu. Pomoc jest w drodze. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, centro! Życzenie działa już! Cześć, centro. Potrzebuję, by ten radosny tłum uspokoił się i skupił. Tak, wiem, że jesteś w tym mistrzem. Chcę być po prostu cicho i słuchać tego, co tru mówi. Ja też. Ja też tak się czuję. To działa! Wybacz, tru. Słuchajcie, wszyscy się cieszymy z powodu dzidziusia Yeti, ale musimy pamiętać, to nie jest nasz dom. To jest ich dom. Wiem, że Yeti są zazwyczaj bardzo głośne, ale kiedy szykują się na przyjście dzidzi, potrzebują mieć dużo ciszy. Spisałyście się dzisiaj na medal. Dziękuję wam. Wracajcie na miejsca. Skoro zapadła cisza, może usłyszymy bardzo wyjątkowy głos bardzo wyjątkowego kogoś. Hej, chyba ją słyszę. Też słyszę. Bazylii, spójrz. Hmm.
Chyba pora na... Cii, pamiętaj, trzeba być cicho. No tak, zapomniałam. Ale numer! Mam zaszczyt przedstawić najmłodszego mieszkańca naszego królestwa, Grog! To nie koniec! Drugi najmłodszy mieszkaniec naszego królestwa, Flaf! I jest! Trojaczki! A teraz, jak nakazuje tradycja Yetich, trzeba zacząć świętować głośno! Każdy dziś się dowie, że Yeti będą dziecko mieczną i no dobra leć. To dzieje się, no dzieje się, roznieśmy to po świecie, że Yeti będą dziecko mieczną, tak cudowna wieść. To dzieje się, no dzieje się, czy wszyscy to już wiecie? A teraz na ich cześć razem z nami wykrzykniecie hurra! Góra Zadymka. Daleko jeszcze? Już nie. Urek i Synka bardzo nam to zachwalali. Pamiętasz, co mówili? Ja słyszałem tylko... W zasadzie to było... Czyli zdrój chlupi chlapi to dobra zabawa dla całej rodziny. Zazwyczaj unikam chlupania i chlapania, ale to brzmi świetnie. Już do was dołączamy! Widzę górę Zadymkę! Zdrój chlupi chlapi powinien być gdzieś obok niej! Z tym wielkim drzewem na drodze nie będzie żadnego chlupania czy chlapania nad zdrojem chlupi chlapi. Racja! Jak ruszymy stąd to drzewo? Świetna zabawa! Wiesz, zabawa w tej wodzie też będzie frajdą. No chodź, Bazyli, pora popływać. Cóż, pływanie to nie jest mój konik. Jestem kotem, wiesz, ale czasem trzeba zanurzyć opuszki i zbadać grunt w wodzie. Zimno, 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 zimno! Twoje opuszki są dzisiaj ekstra wrażliwe. Zaufaj mi, twoim też się to nie spodoba. Urek, jesteś wielki i włochaty. Aż tak zimna nie jest. Oj, 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 jednak jest. Jest jak lód. Może lepiej zostańmy przy gejzerach. Ziemia zaczęła się trząść. Co? Góra Zadymka jest wściekła? To niedorzeczne. Jak w ogóle wygląda wściekła góra? Niedobła!
Biegnij za nimi i sprawdź, co z grok. Możesz na mnie liczyć, Tru. A ja sprawdzę, co gryzie górę za dymkę. Grok! Grok, nic ci nie jest? Dobrze, nie ruszaj się. Wujek Bazyli ściągnie cię na dół. O, nie krępuj się. Trochę ci poluzowałem ten pień. Cześć, góro Zadymko. Na imię mam Tru. Zauważyliśmy, że troszkę jesteś nie w humorze. Czy coś się stało? To się chyba nie bardzo górze podoba. O nie! To bardzo gorąca lawa! O nie! To chyba gorąca lawa. Nie jest dobrze. Lawa płynie w kierunku wiecznego lasu i stworzeń, które tam żyją. Tak, stwierdzam, że to na pewno lawa, czyli powinniśmy się pośpieszyć. A teraz wszyscy w nogi! Muszę zawiadomić mieszkańców. Kłębuszko! Przykro mi, że masz się źle, góro Zadymko, ale muszę sprawdzić, co z mieszkańcami. Obiecuję, że ci pomogę. Szybciej, szybciej! W tempie, proszę! Dziękuję. Ściga nas wrząca lawa! Polecę przodem i poszukam bezpiecznej kryjówki! Dobrze! To my uciekamy dalej! Jaskinia! Idealnie! Sinka, Urek, w lewo! Teraz! Jesteśmy cali. Lawa wam nie zagraża, ale jesteście tu chyba uwięzieni. Bardzo mi przykro, ale nie dam rady was stąd przenieść z Kłębuszką. Będę potrzebowała życzeń. Aha, bardzo by się przydały. Czekajcie na mnie. Do drzewa życzeń poproszę. Nie martw się o nas, Tru. Wujek Bazylii zapewni rozrywkę. Nie lękajcie się, przyjaciele. Wrząca lawa może być gorąca w dotyku, ale jest w sam raz, jeśli zamierzacie coś przekąsić. Okej, pierwsza zawsze się spali. Okej, może trzeba poczekać, aż się ta lawa trochę schłodzi. W międzyczasie możemy zrobić... A co my tu mamy? Mamy skały! Trochę więcej skał tam i tam, rety. Jeszcze więcej skał. Sam nie wiem, może śmieszna sztuka? Tak, trzymajcie! Dzięki, Kłębuszko! Zaraz wracam! Fascynujące! Zi! Góra Zadymka wybuchła! O, cześć, Tru! I już wiem, widziałem przez twarz okulkę. Opowiedz mi o tym! Bazyli i ja widzieliśmy, jak to się stało. Hej, chwileczkę, gdzie jest Bazyli? Z rodziną Yetich, otoczony przez lawę! Oni są tam na górze Zadymce? Jak to? Odwiedzaliśmy zdrój chlupi chlapi i nagle ziemia się zatrzęsła. Myślałam, że wkurzyliśmy górę, ale ona była raczej smutna. Sama już nie wiem. A Bazyli i Yeti są uwięzieni przez lawę i co gorsza, lawa płynie w dół góry, w stronę wiecznego lasu i wioski Yetich i wszystkich stworzeń żyjących w lesie! Napiekący bazalt! Poważna sprawa. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż,
Musimy zacząć od uratowania Bazylego i Yetich z tej lawy. Dobrze myślisz. Kiedy już będą bezpieczni, musimy zatrzymać lawę i uratować las. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Termo! Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, Rydziula! By marzenia spełniły się. Proszę, drzewo życzeń, pięknie proszę cię. Mam dobre przeczucia co do tych życzeń. Sprawdźmy, co życzopedia mówi o ich mocach. Pierwsze jest termo. Termo! Termo radzi sobie w każdej temperaturze, wysokiej czy niskiej. Nie odczuwa ich. I jest bardzo opiekuńczy. Właśnie ciebie potrzebuję do przejścia przez lawę. Termo! Następna jest Ryciula. Ryciula uwielbia się brudzić. Potrafi też wykopać tony ziemi w mgnieniu oka. Idealnie, Ryciulo. Możesz wykopać dół i zatrzymać nim gorącą lawę. Ryciula! Ryciula! Ostatnie życzenie, Edłużek. Cześć, Edłużek. Edłużek? Edłużek to życzenie guma. Może się rozciągnąć jak gumka recepturka. Szczerze, nie bardzo wiem, jak możesz pomóc z górą zadymką, ale nie przesadzam, że zawsze jesteś pomocny. Zuzi zawsze jest na miejsca! Dziękuję ci, Zi! Polecam się! Powodzenia! Okej, jeszcze mały kamyk tu i gotowe! Idealnie! Wypisz, wymaluj tęczowy król. Czasem sam siebie zaskakuje. No dobra, rodzinko, pokażcie wasze dzieło. No już nie krępujcie się! To wasza pierwsza skalna rzeźba. I pamiętajcie, wujek Bazyli zna się na tym. Tak, no nieźle, jak na pierwszy raz. Ciut prymitywne, ale nie każdy może zostać rzeźbiarzem. Wujek Bazyli trochę wam pomoże i wykorzystamy wasz potencjał. Bazyli! Pomogę wam wszystkim zejść z tej góry! O, Tru, przykro mi, ale nie skończyliśmy naszych rzeźb. Jaka szkoda ta. No cóż, dobra, uwaga, pomoc już jest. Ustawcie się gęsiego wzdłuż ściany, dziękuję. W końcu was stąd zabiorę. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, Termo! Życzenie działa już! Cześć, Termo! Termo! Ta lawa jest bardzo gorąca. Poradzisz sobie z tym? Ha! Żaden problem. Termo! I hop! No dalej! To teraz szybciutko, Termo! Wskakujcie na pokład! Nie dajmy uciec z tej fali! Brawo, Termo! Termo! Dziękuję ci bardzo za ten fajny ratunek. Wracaj na miejsce. Dobrze. Pomyślmy, jak zatrzymać lawę. Musimy działać szybko.
spokojnie. Damy radę. Pora na drugie życzenie. Zisazu, chodź no tu! Do dzieła, Ryczulo! Życzenie działa już! Cześć, Ryczulo! Wielka rzeka lawy płynie prosto na nas. Lawa, lawa! Wykopiesz dół, który ją powstrzyma? Tak! Okej, Ryczulo, zacznij kopać. Dru, ta lawa jest już blisko. Prawie koniec! Brawo, Ryczulko, zmywajmy się. Lawa, lawa! Jubi! Uratowani! Dzięki za wszystko, Ryczulo. Wracaj na miejsce. Nie jestem pewna, czy Zadymka jest wściekła. Miny wcale nie ma wściekłej. Wściekła wyglądałaby tak. Właśnie! Taką ma góra minę! Jak ty, gdy ktoś nadepnie ci na ogonek! To ktoś nadepnął jej na ogonek? Ma taką minę, jakby coś się bolało. Jak wtedy, gdy coś cię uderzy. Gdy coś cię uderzy... Chyba wiem, co tak zasmuciło górę. Za mną. Poradzicie sobie? Dobrze, zaraz wracam. Zaraz zobaczysz. Grog siedziała na wierzchołku tego drzewa. Wow, chyba naprawdę utknęło w tym gejzerze. Nic dziwnego, że góra tak się złości. Musi jej być bardzo niewygodnie. Zadymka na pewno poczułaby się 100 razy lepiej bez niego. Nawet Zinka nie dała mu rady, mimo że jej trochę poluzowałem. Na pewno coś wymyślimy. Tylko ciężko myśleć o czymkolwiek, gdy się tak trzęsie wszystko. Racja, Bazyli. Spróbujmy jakoś uspokoić górę Zadymkę. Kłębuszko! Cześć, Góro Zadymko! To ja! To znowu ja, Tru! I mój najlepszy przyjaciel Bazyli! Nie, bój się! Widzimy, że coś jest nie tak! Czy pozwolisz nam sobie pomóc? Dobrze, więc... Kiedy ja czuję się źle, biorę bardzo głęboki oddech. Spróbuj sama! Lepiej? To drzewo w gejzerze musi przeszkadzać. Nie martw się, wyciągniemy je. Ale Tru, jak my to zrobimy? Cóż, zostało jedno życzenie. Edłużek. Sam nie wiem. Nie wygląda na dość silne, by wyciągnąć drzewo z gejzera. Możesz mieć rację. Przemyślmy to. Okej. Góra Zadymka próbuje pozbyć się drzewa z gejzera. Ale za każdym razem dym idzie tylko z jej wierzchołka. Edłużek mógłby go przykryć tak, że gdy Góra Zadymka zadymi, drzewo zostanie wypchnięte. Tak jest! Góro Zadymko, mamy plan. Będzie ci odrobinę niewygodnie przez chwilę, ale potem będzie lepiej. Musisz być odważna i mi zaufać, okej? Świetnie! Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Edłużku! Życzenie działa już! Cześć, Edłużku! Plan jest taki.
taki. Rozciągniesz się na caluszenki wierzchołek góry Zadymki i zaciśniesz się. Dasz radę? Jesteś najlepszy. Zabierz nas troszkę bliżej, kłębuszko. Na wierzchołek! Dłużek! Góro Zadymko, pora zadymić naprawdę mocno. Trzymaj się, Edłuszku! Dajesz radę? Więc mocno trzymaj. Góro Zadymko, pora zadymić naprawdę mocno. To chyba nie działa. Dmuchaj z całych swoich sił! Udało się! To było ekstra, Tru! Naprawdę było! Sprawdźmy, czy Zadymka czuje się lepiej. Już lepiej? Edłuszku, twoja rozciągliwość ocaliła nas. Zuziza, wszyscy na miejsca! Cześć, Góro Zadymko! Trzymaj się! To drzewo jest lepszą huśtawką niż zatyczką w boku góry. Góra Zadymka zgodziłaby się z tym. Dziękuję, że nas zabraliście. Ta wycieczka skończyła się całkiem nieźle. Tak, tylko szkoda, że w zdroju chlupi chlapi woda była zbyt zimna. Naprawdę chciałem się popluskać. Tylko nie to! Nie zimna? Jedną chwilę. To jest para? Ciepła, naturalna wanna. No to jest woda, jaką lubię. Góra Zadymka chyba nam w ten sposób dziękuje. Dziękuję, Góro Zadymko! Tak, uratowałaś nam wycieczkę! Ostatni to bąk Frutiego! Na bombę! Niania dla Yeti. Następny przystanek, wioska Yetich. Daleko jeszcze, daleko jeszcze, daleko jeszcze, daleko jeszcze. Bazylii, cierpliwości, ale rozumiem, dlaczego tak się cieszysz. Będziemy opiekować się trojaczkami Yeti. Jejku! Tak, trzy małe Yeti to przecież potrójna frajda. Dlatego mam... moje zabawki. Myślicie, że wolą zabawki piszczące? Sreberkowe piłki czy śmieszne minki? Małe Yeti na pewno będą zachwycone. Dzięki, że je zabrałeś, Bi. I tobie, Gryzeldo, że chcesz nam pomóc. To żaden problem. W końcu świetnie znam się na opiece nad dziećmi. Mam ze sobą książkę Jak wychować Frutiego. Autorstwa najlepszej pisarki wszechczasów. Mnie! Salutki rozdział o gaworzeniu? Łatwy język. Patrz! Ci malutki Bazili cieszy się, że zobaczy malutkie Yeti. Tak, jest świetna. Naprawdę znasz się na dzieciach. Sama wychowałam Frutiego i wyszedł mi idealnie. To tak proste jak wysiadywanie jajek. Tak, no ale pamiętajmy tylko, żeby nie siadać na żadnych Yetich, jasne? Nie wysiadujemy dzieci. Patrz, tu jest cały rozdział o niewysiadywaniu dzieci.
Ostatni przystanek, wioska Yeti! To tu! Ten dzień będzie wystrzałowy! Cześć, Urek! Przyszliśmy zająć się waszymi puchatymi trojeczkami. Mam poradnik dla rodziców. A ja mam pudełko zabawek. Cześć, Sinka! Cześć! Dzieci! Jak? Jak? Fluff? O, są słodkie jak prawdziwe księżniczki. O, dobrze. Dzieci miały właśnie drzemkę. Ale mamu mam. I zjadły no mi ziomki. I teraz pora się pobawić. Czy ktoś chce się bawić? Nie, nie da. Ani da, nie, nie, nie. O, tak. Co wybrać? Piłkę? Bieganie za ogonkiem? Mokre całuski z bazylią? Fruti tak może godzinami. No, 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 no. Nie. Fuj, oj. Nie. A! Do zobaczenia. Gdy wrócicie, będą w łóżeczkach. Dobrze, maluszki. Tru zaraz kogoś pogilgocze. Ej, gdzie one są? Tu jest Grog. Znaczy, była Grog. Flaf, korony nikt nie tyka. Waruj, noga! Siad! Okej, Grog, dobra dziewczynka. Wujek Bazylik troszkę się zmęczył, więc położę cię tu na chwilkę. Dobrze, kto chce się przejechać na kocie, a? Jerk, tu jesteś, mała psotnico. Super ninja chwytbi. Tulaj się, daj łapkę. Trzeba zabrać te małe kłębki energii na zewnątrz. Gdzie nic się nie potłucze. Kto chciałby się z nami troszkę przejechać? Chwila, a zabawki? Mój Fruity Tutek nigdy nie wychodzi bez swojego gryzaczka. Bi, co tam masz? Zobaczmy, mam piszczącą myszkę, nie, piłeczkę, jacyś chętni? Nie jest łatwo. Chwileczkę, pomyślmy, jak... Już wiem! To każdy lubi! Sreberkowa piłeczka! Trojaczki! Pojechały bez nas! Chciały tylko na plac zabaw. Okej, kogo ma pochuśtać wujek Bazyli? Jak tylko odpocznie. Flaf, ale słodziutka poza. Nie ruszaj się, zrobię nam zbit pocie. Gotowy? Powiedz, jestem słodki. Niemądry Flaf, zejdź stamtąd. Słodsza od księżniczki jest tylko księżniczka z małym słodkim Yeti. Tylko ostrożnie! Flaf! Musisz stamtąd zejść, ponieważ... gdzie jest rozdział, co zrobić, gdy Fruity wspiął się za wysoko? Nie! Flaf! Noga! Siad!
co jest jeszcze fajne? Spacerek nad brzegiem rzeki. Haha, racja, Tru. Tam będzie mniej skakania i spadania. Widzisz? Czy nie jest fajnie? Chyba chcę powęszyć pod drzewkiem. Fruity uwielbia to robić, a potem... Fruity tego nie robi! A tak. O, dzięki, Grok, ale drzewko trzeba odłożyć. Nie! Trzeba je odstawić na miejsce! Dobry chłopiec, Flaw. Pokaż, Grok, jak ładnie bawić się drzewkami. O-o, to drzewo płynie prosto na most. Tru, trochę dużo tutaj wody. Musimy znaleźć trojaczki i złapać je jakoś. Na pewno jest coś na ten temat w mojej książce o Fruity. Ruszajcie się, płyniemy po was. Na mój znak skaczemy. Oj, oj, oj. Im to łatwo wychodzi. To nie przypomina tresury Fruitiego. Potrzebuję życzeń! Kłębuszko! Było blisko! Dzięki, Kłębuszko! Bryzeldo, poradzisz sobie chwilę sama z trojaczkami? No jasne! Wszystko kontroluję! Jak zawsze! Super! Za chwilę będziemy! Proszę do drzewa życzeń! Pędź, pędź, Kłębuszko! Cześć, Tru. Hej, Bazylii. Jak idzie z trojaczkami? Mamy wielki problem. Najpierw trojaczki odjechały same wózkiem. Znaleźliśmy je, ale zaczęły wyrywać drzewka. Zablokowały rzekę i zalały wioskę Yetich i Gryzelda tam teraz dryfuje. A trojaczki nie są wcale senne. A Urek i Sinka za chwileczkę wrócą. Na sprzeczne równania. To jest wielki problem. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może pomóc? Cóż, dzieciom nic nie grozi, więc najpierw trzeba zatrzymać powódź w wiosce Yetich. Dobry pomysł. Duże problemy rozwiązać jako pierwsze. Jest tyle wody, że wszystko tam płynie. Tak, a bieganie po kłodach jest trudniejsze niż myślisz. Tak jest. A trojaczki nawet się nie zmęczyły i nie da się ich złapać. Potrzebujemy czegoś, by to zrobić. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię. Niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw. Mam dobre przeczucia co do tych życzeń. Sprawdźmy, co życzopedia mówi o ich mocach. To
jest Łapcio. Łapcio! Łapcio ma wielką moc chwytania. Może chwycić wszystko i unieść nawet najcięższe przedmioty. Super! Łapcio, pomożesz nam odtamować rzekę. Oho. Drugie życzenie to Rami. Tak, to będzie frajda. Rami! Rami uwielbia mocno obejmować i przytulać. Kto tego nie lubi? Tak! Rami, pomożesz nam objąć trojaczki. Ostatni, ale nie mniej ważny w grupie jest Wirek. Jest super ekstra silny. Wirek? Miło cię znów widzieć. Wirek jest niczym żywioł. Może zakręcić wszystko, nawet silne tornado. To wspaniale! Nie wiem jeszcze, jak to może pomóc z powodzią lub dziećmi, ale na pewno coś wymyślę. Zuz i za, wszyscy na miejsca! Lećmy naprawić wioskę Yetich! Dzięki! Cześć! Proszę, pa, pa! Dobrze ci idzie pilnowanie, Gryzeldo. O, to proste. Wiesz co, zawsze uważałam się za świetną nianię, a teraz wiem, że wózki też potrafię je pilnować. Czas na życzenie, Tru. Robi się. Kłębuszko, do mostu prosimy. Na pierwsze życzenie. Ziza, zu, chodź, no tu! Do dzieła, Łapciu! Życzenie działa już! Cześć, Łapciu! Widzisz tamten mostek? Oho! Takie wielkie drzewo utknęło pod nim. Możesz je chwycić i wyciągnąć? Oho! Świetnie! Dobrze, Łapciu! Zajmij pozycję! Hej, ho! I ciągnij! Nie przestawaj, Łapciu! Tak! Ej, spójrz! Woda opada! Całowałam ziemię. Pa, Kłębuszko! Na razie! Łapciu, to było imponujące! Piątka, Łapciu! Nic mi nie jest! Hydraulik na medal! Wskakuj na miejsce! Dobrze, trzeba teraz odstawić trojaczki do domu przed zmrokiem. A gdzie są te słodkie, malutkie Yeti? To nie jest to, co chciałem usłyszeć. Gdzie one teraz są? Jerk i Fluff bujają się gdzieś tam. I tam, i jeszcze tam. Okej, a gdzie jest Grok? To dochodzi stamtąd. Ogień? Ogień? Spokojnie, dzieci! Wujek Bazyli was ściągnie! Tru, jak wujek Bazyli ściągnie je tu? Damy im coś, co dzieci kochają. Tulenie! Czas na drugie życzenie! Zizazu, chodź do tu! Do dzieła, Rami! Życzenie działa już! Dobrze, Rami. Tym małym Yetim potrzeba twojej przytulnej mocy. Masz okazję, Rami. Pora się przytulić. Niezła praca, Ramion. Możesz ją puścić. O, dziękuję, Grok. A
teraz cię zapniemy, żebyś już nie uciekła. Nadlatuje Jerk! Uwaga, Rami! Okazja numer dwa! Cześć, Jerk! Ale frajda, prawda? Mamy dwoje dzieci, jeszcze jedno. Obyś miał jeszcze siłę przytulać Rami. Nie musi, Tru. Rami może odpocząć. Napisałam o tym, co zrobić, gdy Fruity zerwie się ze smyczy. Chodź do mnie, Flaw. Taki z ciebie grzeczny Yeti. Trenując z Fruitym, nagradzaj go smakołykami. Mam tu pyszne smaczki kąski. Mam cię! Za mną, Rami! Do boju! Do dzieła! Mam cię! Juhu! Niezły chwyt! Dzięki, Tru! Tak jest was grzeczne, Yeti! Właśnie tak! Właśnie tak! Dzięki za wszystko, Rami! Wskakuj na miejsce! Trojaczki wyłapane! Zabierzmy te małe Yeti do domu, do ich łóżeczek! Już zrobiły się senne. Widzisz, mówiłam, że łatwo zajmować się dziećmi. Tak, dobrze, że zabrałaś swoją książkę. Zabranie pudełka zabawek też było przydatne. Nadajemy się na nianie dla dzieci. O, jak pięknie słońce zachodzi. Uwielbiam ten blask na futerku. Co? Zachodzi? Ej, spójrzcie, Urek i Sinka wracają właśnie ze spaceru. Urek i Sinka! Mam nadzieję, że nie zauważą tej sterty drzew. Straszny bałagan. Sterta drzew? O nie! Wioska Yeti nie może tak wyglądać. Sprzątanie drzew nie znalazło się w książce. Gryzeldo, Bazyli, musicie wsadzić trojaczki do łóżek, zanim oni tutaj dotrą. Ale Tru, co z tym bałaganem? Zajmę się drzewami. Okej, Tru, lecimy. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Wirku! Życzenie działa już! Cześć, Wirku! Potrzebujemy twojej mocy. Widzisz te wszystkie drzewa? Trzeba je uprzątnąć, zanim mama i tata Yeti wrócą. Zrób porządne tornado, by to posprzątać. Coraz bliżej! Lepiej się pośpieszmy! Wiruj, Wirek! Okej, mały, posadźmy te drzewa! Brawo, Wirku! Dołączmy do Bazylego i Gryzeldy. Na pewno położyli już trojaczki do łóżek. Okej, Wirku, mamy okazję. Brawo, Wirku! Dziękuję ci bardzo za pomoc. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Dzięki za fajny dzień! Czasami nie było łatwo.
wasz wieczór chyba też był udany. My bawiliśmy się świetnie z trojaczkami. O, rety, one wiedzą, jak się bawić. I dobrze, że ja tu byłam. Ze mną wszystko poszło gładko. Wizytówka. Macie coś dla nas? O, nie trzeba było, to była przyjemność. No wyzdali. Proszone bąblomusowe kule. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Za najlepszy zespół niani na świecie. Podziel się drapaczkiem. Mam ją! Tak! Hej, Jurek! Chcesz zagrać? A może ty, Sinko? Raczej nie są zainteresowani. Grajmy! Dobra, gotowa gra? Szykuj się na klęskę z nogi tygrysiego kwiatu lotosu! Spokojnie, Grog, złapię cię! Tak! Świetny chwyt, Grog! Dobra, Jerk, zdaje się, że wchodzimy do środka. Okej, Grog, rzuć piłkę do nas, a Bazylii spróbuje ją złapać. Ja już na nią czekam! Wciąż czekam. Może rzucisz piłkę do nas? O, rety, jest twardsza niż czerstwy rybny Snickers. No weź, Grog, nie podzielisz się? Dzielimy się szczęściem. Bi, chyba pora coś zaśpiewać. Co ty na to, Grog? Zaśpiewamy piosenkę o dzieleniu się? Proszę, zgódź się! Gdy ktoś lody przepyszne je, dobrze podzielić się. Miejscem dzielić można się też, sympatię gdy okazać chcesz. Kto się dzieli w trudach dnia, ten przyjaciół wielu ma. Dzielmy się chętnie, No i co sądzisz, Grog? Tak się trzeba dzielić. Dobrze, grajmy dalej. Tym razem ja będę w środku. Bazylii, rzucaj do trojaczku. Dobrze, przygotujcie się. Tygrysi kwiat lotosu. Ojej, Bazylii, daleko kopnąłeś. No, ciut za dużo tygrysa, za mało lotosu. Hej, zaczekajcie! Chyba widzę ją tam! Nie, to kamień. Widzisz ją, Tru? Nie, nigdy jej nie widzę. Rozglądaj się, Bazylii. Hej tam, tutaj! Znalazłem piłkę! Jest tuż obok tego palika. A? Chwileczkę, do czego to służy? Nie, nic nie czaję. Czułeś kiedyś swędzenie na plecach i nie mogłeś tam dosięgnąć? Więc teraz się już podrapiesz. A, to jest taki drapaczek. To nie jest zwyczajny drapaczek. To jest wyjątkowy... Super, hiper... Wspaniały drapaczek z wiecznego lasu! O, też mam taki! Patrz! O, wspaniałe!
Drapanie jest dla jetich bardzo ważne, bo ich super gęsta sierść często je swędzi. O, chyba muszę się zdrzemnąć. Przez tyle wrażeń widzę na czerwono. Ja też nie widzę, Bazylii. Czerwone Yeti. Czerwone Yeti? Podzieliłaś się. Czyli znowu zaśpiewamy o dzieleniu się? Może nie tak od razu, Bazylii. Spróbuję z nim porozmawiać. Dobrze, wiesz, gdzie mnie szukać. Cześć, jestem Tru. To moi przyjaciele. Zaprzyjaźnimy się? Wiesz, przyjaciele dzielą się ze sobą. Spróbujemy? Widzisz? Teraz oboje się bawicie. Uda. Dobrze bawią. Nigdy nie widzieliśmy czerwonego Yeti. Czy przyszedłeś tutaj sam? Kolejny czerwony Yeti? O, zdaje się, że drapaczek jest też ważny dla czerwonych Yeti. Moje! 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 No już! Pamiętacie, jak fajnie bawiliśmy się chwilę temu? Okej, tu! Może pora ruszyć z piosenką! Wątpię, czy teraz zadziała, Bazylii. Moje! 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 Jedząc lody w autobusie... A nie, to nie było tak. Gdy twe włosy... Uwaga, przestańcie! Moje! 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 Co się dzieje? Wielki drapaczek! Zaczekajcie! Nie, stop! Okej, to było dziwne, Bazylii. Co się stało? Sama nie wiem, ale zaczęło się, gdy Yeti przestało się dzielić. I wtedy zabrały ten drapaczek. A wieczny las zaczął się rozpadać. Może jeśli znajdziemy inny drapaczek, wszystko wróci do normy. Hej, mam patyk! Okej, stań z boku. Do akcji wkracza Kitty Natty Ninja Kot! Bazylii, nic się nie dzieje. Co? O, niech to. Zaczynam mieć złe przeczucia. Och, Tru! Wielkie nieba! Potrzebujemy pomocy! Leśne stworki zalewają tęczowe miasto! O! Zejdź stąd! To włosy, a nie dom! Czy wiesz może, dlaczego to wszystko się dzieje? Cóż, jest maleńki problemik z wiecznym lasem. Czerwone i niebieskie Yeti nie chcą się dzielić. Przez to zgubił się drapaczek. Nasz wspaniały drapaczek z wiecznego lasu się zagubił? Ojej! Las jest spokojny, jeśli wszyscy jego mieszkańcy się dogadują. Jeśli się nie dzielą, a drapaczek się zagubi, wszystko w całym lesie zacznie się rozpadać. Królu, nie martw się. Zajmiemy się tym. Oby król wyolbrzymiał. Nie wyolbrzymiał! Potrzeba życzeń. Och, chłębuszko! Proszę do drzewa życzeń. Pędź, pędź, chłębuszko! Dzięki, chłębuszko. Za chwilę wrócimy. Nie da się obudzić tego stworka. Zi, pomocy! Tru, Bazylii! Zapraszam.
Ten leśny stworek przed chwilą się u mnie pojawił. Bo w wiecznym lesie panuje chaos! Wszystkie stworki odeszły! Do tęczowego miasta! I na twój stolik! Bo czerwony Yeti zabrał drapaczek! Czym zezłościł niebieskie Yeti? Wiedziałeś, że są czerwone Yeti? Tak, żyją tu! W tęczowym królestwie! Okej, widzę, że sporo się dzieje. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może pomóc? Najpierw trzeba naprawić wieczny las, żeby stworki mogły wrócić do domu. Tak, to by... Tak. Proszę, napraw szybko tym stworkom dom. Potem należy odnaleźć drapaczek i odłożyć go na miejsce. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Bara! Wspaniała paczka życzeń. Zobaczmy, co życzopedia powie nam o ich mocach. To jest odwrotek. Odwrotek! Dobrze cię znowu widzieć. Odwrotek to wsteczne życzenie. Sprawi, że wszystko się cofnie. Ale rozumie tylko, gdy mówisz do niego wspak. Rację mam? Super! Dzięki tobie wieczny las wróci do normy. Więc tym z mi pomożesz, czy... Następny jest wąchal. Wąchal to węszące życzenie. Odnajdzie wszystko dzięki super wrażliwemu węchowi. Wąchal! Pomożesz nam odnaleźć wspaniały drapaczek, by wrócił tam, skąd zniknął. Tylko pamiętaj, nogi wąchala są super szybkie, więc nie ociągajcie się. Jasne! I trzecie życzenie, Borro. Borro! Nam też miło cię poznać. Borro to potężne życzenie. Wszędzie może wywiercić tunel. Niesamowite! Nie wiem, jak kopanie pod ziemią pomoże z problemem na ziemi. Będzie trzeba wkopać się głębiej w ten temat. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Dzięki, Zi! Życzę wam powodzenia! Życzysz! Dobre, Zi! To Tru! Ona wszystko naprawi! Zaczęłam się już przyzwyczajać do mojego lokatora. Dzięki, Kłębuszko. A teraz niech wszystko wróci do normy. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu. Racja, zapomniałam. Przecież do odwrotka trzeba mówić odwrotnie, więc chwileczkę. Tu, no, chodź, Zuza, Zi. Już działa życzenie, odwrotek działa do odwrotku. Cześć! Pomóc gotowy? O, znaczy gotowy pomóc. Mnie też, też mnie. Jagody wrócą, niech! Yeah! O, jagody, tęskniliśmy. O, pora na grzybki. Yeah!
powinno się zdarzyć. Ani tak. I zdecydowanie nie tak. Niech to. Ten las ma duży problem. Nawet moc życzeń tu nie pomaga. Odwrotek chyba jest trochę smutny, ale, ale to nie przez niego, prawda? Się martw nie. Wina nie twoja. Staranie za dzięki. Miejsce nawracaj. Odwrotek! O, nie chcę wam się jeść, spać, drapać. Zdaje się, że jedynym sposobem, by wieczny las wrócił do normy, jest odnalezienie tego drapaczka. Ale jak my go znajdziemy? Nasz wąchal nam pomoże. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, wąchalu! Życzenie działa już! Cześć, wąchalu! Wąchal! Pomożesz nam wywęszyć, gdzie jest drapaczek? Urek używał drapaczka jako ostatni, więc powąchaj go, wtedy na pewno złapiesz trop. Co? Co? Szybko, Bazylii! Musimy mu jakoś dotrzymać kroku. No naprawdę, nigdy wcześniej nie jeździłem na Yetim. Jaki on mięciutki. Hej, podzielić się z tobą Snickersami? O, dama, dama, du. Podzieliłeś się, Bazylii? Okej, pora zsiadać. Ja tu drapaczka nie widzę. Ciekawe, dlaczego wąchal się tu zatrzymał. O co chodzi? Gdzie jest drapaczek? Jest za tą skałą? Hej! Ja chyba coś tam słyszę. Czerwone Yeti muszą być za tą skałą z naszym drapaczkiem. Ale tru, jak my przez nią przejdziemy? Jeśli nie damy rady przez nią, zrobimy tunel pod nią. Dzięki za to wężenie, wąchalu. Wracaj już na miejsce. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu. Do dzieła, Boro. Życzenie działa już. Cześć, Boro. Drapaczek jest po drugiej stronie tej wielkiej skały. Zrobisz pod nią tunel? Boruj, Borro, boruj! Boro! Ha! Miałaś rację, Tru! Czerwone Yeti tu są! Cześć wszystkim, jestem Tru. To są Bazylii i Grok. A Urka chyba już znacie. Cze! 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 O! Moje! Moje! O nie! Dzieci znów zachowują się jak ich rodzice! Ha! Yeti widzi, Yeti robi! Moje! 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 Moje!
nie! Urek zaraz spadnie, a ja już nie mam życzeń! Użyj drapaczka! Nie! Masz nim uratować Urka! To może zaśpiewamy? Spokojnie, Bi. Czerwony Yeti postąpi właściwie. Juhu! Tak! Jupi! Nasze! 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 O, małe Yeti się zaczęły ze sobą dzielić. Dzięki za pomoc, Borro. Głęboko doceniam to, co zrobiłeś. Wracaj na miejsce. Odłóżmy teraz ten wspólny drapaczek na miejsce. Niniejszym ogłaszam, że ten wspaniały drapaczek z Wiecznego Lasu jest teraz wspaniałym wspólnym drapaczkiem z Wiecznego Lasu dla wszelakich spędzeń małych i dużych. Nasze? Nasze? Widzisz? Mówiłem, Tru. Nigdy nie lekceważ potęgi piosenki o dzieleniu się. Racja, Bazylii. Zaśpiewajmy! Dzielmy się chętnie. Gotowi na biwak w stylu Yeti. Jesteśmy już prawie gotowi. Za twardo. Zbyt miękko. Za dużo liści. Idealnie. Może zbyt idealnie. Ta kocia drzemka wymaga budzenia. O, Urku! Cześć! Cześć! Pa! Pa! O, spójrz! Jadą biwakowicze! Cześć wszystkim! Witam na biwaku w stylu Yeti. Macie ochotę poznać lepiej tradycje Yeti? O, czy to jedna z tradycji? Owszem, zabawa to jest ich specjalność. Tak jak recykling. Wasze śpiwory zostały wykonane z opadłych liści. A kiedy wstaniecie rano, zdrowe śniadanie będzie gotowe. Ta tradycja Yeti chyba jest fajna. Chciałbym spróbować. Okej, niech każdy sobie znajdzie Yeti i zabawa! Dzięki za przesyłkę, Urek! Pa, pa! Obiad w stylu Yeti! O, wygląda tak pysznie, że aż chce się jeść! To było pyszne, dziękuję! I teraz co mam zrobić z talerzem? Mam go wyrzucić? Yeti nie tworzą śmieci. Wszystko przetwarzają. Łącznie z talerzami są jadalne. O, dobrze. Wiesz co? Całkiem niezłe jak na talerz. Ha, miałem rację. Jest tak pyszne, że aż chce się jeść. No to skoro poznaliśmy już ich tradycje, myślisz, że chcieliby poznać nasze?
Zdecydowanie. Co masz na myśli? Cóż, na biwakach lubimy zebrać się, potańczyć razem i piec numiziomkowe pianki. O, ja lubię. A robimy to, gdy zapadnie już zmrok. O, Yeti są aktywne za dnia. Nigdy nie wychodzą po zmroku. Nigdy. Przenigdy. O, zanotowane. Zatem potrzebujemy tylko połowy numiziomek. Możemy wam pomóc przygotować się na noc? Chodź, Bi! Talerze deserowe? Prawdziwa gościnność! Obi! Mogę wiedzieć, dlaczego nie wychodzicie nocą? Boicie się ciemności? Ja też! Dlatego zawsze mam przy sobie ochronny kocyk. I oczywiście ochronny przysmak. I ochronnego przyjaciela. Zawsze. To co robicie, by nocą czuć się bezpiecznie? Wow! Czy to jest najnajfrut? Nigdy wcześniej go nie widziałam. Piękny. O, Yeti używają tych owoców od tysięcy lat. A my mam na niebo, nie ma. By czuć się bezpiecznie w nocy. Naj, naj. Naj, naj. Naj. Szkoda, że Yeti nie mogą z nami biwakować. Tak. Słyszałem, że nie lubią wychodzić po zmroku. Może potrzebują więcej świateł, jak te tam, na górze. Hej, chyba coś wymyśliłem. Spójrzcie, jak jest jasno. Teraz Yeti mogą do nas dołączyć. Zawołam ich. Och, Yeti! Yeti, mamy dla was ładniutkie światło. Och, słyszycie, jak cieszą się Yeti? No, brawo! O, idą po nas, by nam podziękować. Nie wiem, czy to jest głos zadowolenia. Może jest zbyt jasno. Na pewno o to chodzi. Zaraz wracam. Wszystko w porządku? Co to za wycie? Żałosne wycie. Spokojnie, truch. Zgaszę te naj-naj lampy. Nie! Nie, boją się ciemności i potrzebują tych lamp w nocy. O, jak mi głupio. Nie wiedziałeś, nie obwiniaj się. Ale teraz Yeti nie zasną bez swoich świateł. Włącz mi je zatem z powrotem. Musi być jakiś włącznik. Nie da się ich włączyć? Musimy zdobyć nowe z najnajowca? A te światełka nie nadałyby się? Ładne, ale zbyt małe. I niewystarczająco jasne. Nie, możemy przynieść jedynie najnajfruty. Świetny plan. Wyruszymy po nie wczesnym rankiem, tak? Nie sądzę, by Yeti tak długo wytrzymały w ciemności. Gdzie jest najnajowiec? Gdzieś w głębi wiecznego lasu? W głębi gdzie? Więc gdzieś w głębi. Pokażesz nam drogę? Nie bój się. Spokojnie. Dam radę. Będziemy razem. I zdobędę kilka życzeń. Och, kłębuszko! Wrócimy, zanim się obejrzycie. To wtedy trzymajcie się razem. Tak, w grupie jest bezpieczniej. Chyba, że jest się rybnym Snickersem. Proszę do drzewa życzeń, kłębuszko.
Bazyli, wszystko jest okej? Okay? Słyszałem wycie. Nie, nic nie jest okej. Okay. Słyszałeś wycie Yeti? Dlaczego one wyły? Bo boją się ciemności. Nie, żeby to było coś złego. Właśnie. Mieszkańcy przypadkiem zgasili ich lampy Najnaj i teraz wszyscy są smutni. Zgasili lampy Najnaj? Yeti używają ich od tysięcy lat. Wiemy! Od początku. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, trzeba znaleźć najnajowiec, by przynieść więcej najnajfrutów do wioski Yeti. No tak, ale Sinka boi się pokazać nam drogę. Więc musimy jakoś oświetlić drogę w lesie, by uspokoić Sinkę i Bazylego. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Łapieczyski! Proszę cię. Tru, te życzenia są genialne. Ciekawe, co życzopedia powie nam o ich mocach. Pierwsze życzenie, Gienio. Witaj, Gienio. Dobrze widzieć znów twoją rozpromienioną buźkę. Gienio! Jak wiecie, Gienio to świetlne życzenie. Może rozświetlić wszystko, nawet najgłębszą ciemność. Na przykład, no nie wiem, taką wiecznie leśną w nocy? Nie martw się, Bi. Gienio rozświetli każdy mrok. Następny jest Parasol. Ma niesamowite zdolności spadochronowe. Może sprowadzić was bezpiecznie na ziemię z każdej wysokości. To będzie przydatne, jeśli utkniemy gdzieś bardzo wysoko. Aha, tak! Parasol! A my mamy w planach utknąć gdzieś wysoko? I na koniec jest Łapitycki. Jest bardzo przyczepny i rozciągliwy. Pomoże wam chwycić coś, co jest daleko. To wspaniale! Nie bardzo wiem, jak to będzie można wykorzystać, ale jeśli tylko lubisz przygody, trzymaj się z nami! Łapieczyński! Zuzi, za wszyscy na miejsca! Znajdźmy ten najnajowiec! O nie! Nie mamy żadnych życzeń, by pomóc Yetim! Och, mam pomysł, zaczekaj! Dobrze, zaczekamy z kłębuszką! Weź przekąski! Ha. A, okej. Okay. Czy to przekąski? Niestety tylko składniki i poświaty, która uspokoi Yeti na czas wyprawy. Świetny pomysł! W drogę! Cześć, Yeti! To mój przyjaciel Zee! Pomoże nam! Cześć wam! Tru, nie wiedziałem, że tyle ich tu będzie. Mikstury zwykle robię bez tłumów. Pójdzie ci świetnie. Rada, nie przesadzaj z naukową gadką. Ale ja potrafię tylko tak mówić. Cóż, powodzenia. Sinko, pokażesz nam teraz drogę do najnajowca? Nie bójcie się! Za chwilę dam wam promienistą energię! Znaczy, za chwilę dam wam iluminację! Za chwilę dam wam światło! Patrzcie! Sinko, jeśli mówisz, że tu jest ciemno, mrocznie, strasznie, dziwnie,
Zgadzam się. Trochę tu ciemno, faktycznie, ale zaraz coś zaradzę. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, Gienio! Życzenie działa już! Cześć, Gienio! Rozświetliłbyś nam trochę ten mroczny las? Ten mroczny, ciemny, dziwny, wszystkie straszne przymiotniki las? I co? Od razu lepiej. Dobra, okej. Okay. Wiecie, tak jest znacznie lepiej. Widzę ziemię, widzę drzewa i moje pyszne, rybne snickersiki. O, zatrzymamy się na przekąskę, Tru? Pewnie, Bi. Może trochę odpoczniesz, Gienio? Gienio! Dla Sinki i dla Tru i dla wielkiej, potwornej rośliny. Nie bój się! To tylko cień małego kwiatuszka. Widzisz? Okej, znikła. Wielkie nieba. Można wyluzować. Nie rób więcej tych cieni. Dobrze, Tru? Nie wszystkie cienie są straszne. Przeciwnie. Masz, poświeć Gieniem moje ręce. Hej, to ja! Jestem sławny! Tęczowy król! Zjawiskowy żonkil! Cieszę się, że wam podobał się mój teatrzyk cieni! Dobra jesteś w niestraszeniu, Tru! A to jest zasługa mojego asystenta Gienia! Gieniu! Przepraszam, wiemy, że gdzieś tu jest... Aha! A, nie, nie ten! Jest! Pyłek z ulubionego kwiatu tęczowego króla. I niebieskie cząsteczki. Znaczy gwiezdny pyłek. Dobry naukowiec zawsze wie, kiedy sprawdzić swój eksperyment. Dziękuję. Nieźle, Lesie. Ty, to może brzmieć jak wielki wodospad, ale to na pewno tylko... Wielki wodospad! Okej, nie kojarzę, żeby to był jakiś wielki wodospad. Bo nigdy tu nie byliśmy, Bi. O, tak, dlatego go nie kojarzę. Sinko, czy na dole jest najnajowiec? Mówi, że wystarczy, że pójdziemy wzdłuż rzeki. Ale jak dostaniemy się na dół? To proste, skoczymy. Bałem się, że to powiesz. Bazylii, musimy być odważni. Yeti liczą na to, że przyniesiemy najfrut do wioski. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, parasol! Życzenie działa już! Cześć, parasol! Pomożesz nam zlecieć stąd bezpiecznie? Ta! Parasol! Gieniu, siądź na moim ramieniu, okej? Parasol, musisz urosnąć naprawdę dużo. Aha! Dobrze, uwaga! Raz, dwa, trzy... Wracaj na miejsce! Drużyno, poszukujemy wielkiego drzewa, które się świeci. W drogę! Teraz coś, co nazywam piorunem w butelce. Potrzebny jest zamarznięty deszczyk. A także kępka chmury burzowej. Oraz szczypta ujemnych elektronów. I wstrząs! Występy przed tłumem są całkiem fajne. Czym ja się tak martwiłem? Voila! Piorun w butelce! Hej, Sinko, łapki mam już jakby zmęczone. Gdzie jest ten najnajowiec?
Zdaje się, że to jest najnajowiec. Dzięki za pomoc, geniu. Genio! Wracaj na miejsce. Tru, dlaczego to drzewo jest ciemne? Nie wiem. Podejdźmy bliżej, żeby to sprawdzić. Sinka mówi, że najnajowiec świeci się w ciągu dnia. Więc dlaczego nocą wygląda zupełnie inaczej? Ono teraz śpi. Dlatego jest ciemne. Nawet najnajowiec chodzi spać. To jak je obudzić? Najnajtaniec! To działa, Bazylii! Rety! Czarująco! Spójrz na te światła, ale tu są tak wysoko. Jak my je ściągniemy? Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, Łapitycki! Życzenie działa już! Łapitycki! Cześć, Łapitycki! Potrzebuję twojej lepkości, by złapać te wszystkie światła. Aha! Zacznij łapać, Łapitycki! Łapitycki! Świetny chwyt, Łapitycki! Dzięki za pomoc, Łapitycki! Łapitycki! Wracaj na miejsce! Wybacz, że cię tak budzimy, ale wszyscy odwiedziliśmy Yetich i my... Ktoś chlusnął wodą na światła Najnaj i wszystkie zgasły. To nie ja jak coś. Nieważne. Yeti odrobinę boją się ciemności. Nie, żeby to było coś złego. Czy zgodzisz się pożyczyć nam kilka świateł? Dziękuję, Najnajowcu. Dzięki. Lepiej wracajmy do wioski Yetich. Słodkich snów, Najnajowcu! Najnaj! Przepraszam, wszystko jest zniszczone. Nie stworzę już żadnych świateł. Hej, tam jest jasno! Wygląda jak światło Najnaj! Hej, to truba Zyli i Sinka! Wróciliśmy! Cześć wszystkim! Mamy tyle świateł Najnaj, że oświetlimy całą wioskę. A ja nie bałem się ani mroku, ani cienia. Cóż, może troszkę. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo was przepraszamy. Tak się wciągnęliśmy w ciekawe tradycje Yetich, że przypadkiem wyrządziliśmy im szkodę. Czy jest coś, co możemy zrobić, by pomóc wam teraz?